Kancelarii Adwokackiej, pana Patryka Skroli. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry państwu. Proszę. Przyjechałem z Warszawy wczoraj po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej Zarządu Powiatu w sprawie konkursu na dyrektora zespołu szkół w Policach. Proszę powiedzieć, jaki to wyrok? Jest to wyrok oddalający skargę kasacyjną Zarządu Powiatu. Trzeba przypomnieć, że ten wyrok dotyczył tylko jednej z uchwał, które Zarząd Powiatu podejmował po tym konkursie. Dotyczyło to uchwały zatwierdzającej prawidłowość przeprowadzania konkursu. I w tym zakresie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność tej uchwały, uznając, że doszło do nieprawidłowości, które legły podstaw takiej decyzji. Natomiast w zakresie drugiej z uchwał powierzającej funkcję dyrektora nowej pani dyrektor wybranej w drodze tego konkursu, tą drugą uchwałą Wojewódzki Sąd Administracyjny się nie zajmował. Zawiesił postępowanie do czasu zakończenia prawomocnego właśnie tego pierwszego postępowania. Czyli zawieszenie postępowania rokuje szybkie postępowanie w sprawie tej pierwszej uchwały, której uchylenie jest konieczne po to, żeby ten impas w sprawie zespołu szkół zakończyć. Tak. Formalnie tak rzeczywiście jest, ponieważ zarząd powiatu nie może w tym wypadku wydać uchwały już na tym etapie pomimo prawomocnego wyroku z dnia wczorajszego. Nie może wydać autokorekty takiej, musi poczekać na stwierdzenie ważności uchwały powierzającej funkcję dyrektora przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ale to są czynności czysto formalne, oczywiście one się rozstrzygną w ciągu najbliższych tygodni. Najważniejszy jest wyrok, który zapadł w tej sprawie. Tak. Wobec tego proszę powiedzieć, na czym oparte jest uzasadnienie tego wyroku? Uzasadnienie powiem, że było dosyć krótkie, a to z tego względu, że Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się dosyć wszechstronnie tą sprawą, analizował wnioski dowodowe, które jeszcze były składane przez nas na tym etapie, natomiast potem występowały strony, czyli pełnomocnik pan mecenas Gadocki Zarządu Powiatu przedstawiał swoją argumentację opierającą skargę kasacyjną. Ja natomiast oczywiście mierzyłem się z poszczególnymi punktami, zarzutami, które w tej skardze zostały postawione i starałem się wnosić o ich oddalenie z uwagi na niezasadność. Co było główną przyczyną takiego właśnie zachowania sądu, takiej decyzji sądu? Co leży u podstaw tego wyroku? Najważniejsze takie argumenty. To znaczy w tym krótkim uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że podziela pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że dowody przedłożone przez nas na etapie postępowania przez sądy pierwszej instancji, a wykazujące konflikt pomiędzy panią Bartą Golisowicz a bezpośrednimi przełożonymi, były na tyle przekonujące, że budziły poważne wątpliwości co do obiektywizmu członków komisji, czyli właśnie tych osób, które są w konflikcie z panią Beatą Golisowicz, która kandydowała na stanowisko dyrektora. I zgodnie z tym duchem dobrej administracji starosta na tym etapie Zarząd Powiatu powinien z góry przewidzieć, że te osoby w skład komisji wchodzić nie powinny i powinny się wyłączyć z tej pracy. Nie znam orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale wydaje mi się, że to jest jednak precedensowy wyrok, że to nieczęsto zdarza się tak, żeby takie przesłanki zadecydowały o tym, żeby sąd się wypowiedział po stronie właśnie skarżącego. Czy to jest precedensowy wyrok? Nie szedłem aż tak daleko, natomiast pewnym jest, że ugruntował się pewien pogląd orzeczniczy już sądów administracyjnych w zakresie pierwszej przesłanki skarżenia tych uchwał, która była przez nas skazywana i która się ugruntowała w międzyczasie oczekiwania na rozprawę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł przynajmniej w dwóch sprawach, że co do zasady formalnie nie ma zakazu, żeby przedstawiciele, czyli członkowie organu kolegialnego, jakim jest Zarząd Powiatu, brali udział w komisji konkursowej, a następnie potem jako członkowie tego organu zatwierdzali wynik pracy tej komisji. I co do zasady z tym poglądem należy się po szczegółowej analizie i argumentach, które Naczelny Sąd Administracyjny również w tych wcześniejszych orzeczeniach z 2014 roku, także bardzo świeżym, wskazał, należy się z tym zgodzić. Natomiast punkt ciężkości w tej sprawie legł na zupełnie innej przesłance, czyli właśnie tego demokratycznego państwa prawa i analizie tych obiektywnych przesłanek braku bezstronności w konkretnym przypadku. I tutaj w
w tym kontekście mógłbym ewentualnie szukać pewnej precedensowości, w tym sensie, że rzeczywiście takich orzeczeń nie ma zbyt dużo, gdzie sądy opierają się na tym duchu, na tej racji regulowań, które nie mają takiego bezpośredniego zastosowania, jakby się wydawało, z przepisów do akurat procedury konkursowej. Ja myślę, że takie wyroki poprawiają wiarę w polski wymiar sprawiedliwości, dlatego że one właśnie wskazują, że nie tylko jakiś sztywny gorset prawny decyduje o pewnych werdyktach, ale również te czynniki tak naprawdę ludzkie. No bo tutaj taki właśnie wystąpił. Muszę sąd wziąć to pod uwagę i to jest naprawdę godne zauważenie i wielce zadowalające. Tym bardziej, że zarząd powiatu był pewny, że ze względu na to, że te warunki formalne zostały spełnione, tutaj ten wyrok jest właściwie do obalenia. Okazało się inaczej. Trudno mi wypowiadać się za zarząd powiatu w tym zakresie, jakimi przesłankami się kierował. Natomiast oczywiście warto podkreślić, że sąd administracyjny w tej sytuacji podeszły bardzo indywidualnie do tej sprawy i przeanalizowały rzeczywiście całe tło. Nie tylko opierały się na suchym, martwym przepisie, czy literze prawa, czyli też wzięli pod uwagę rzeczywiście na okoliczność. Takie wskazanie do urzędników, do tych organów prowadzących, żeby nie przypisywały sobie jakiejś roli pana i władcy, który jest nietykalny i właściwie może wszystko zrobić z podwładnymi, tylko że są relacje międzyludzkie czy społeczne, które też decydują o tym, czy w danej sytuacji można się w określony sposób zachować, czy też nie. Tutaj mamy taką sytuację właśnie, że sąd staje po stronie osoby, która w swoim przekonaniu, w przekonaniu wielu jej sprzyjających osób została takim postępowaniem organu prowadzącego skrzywdzona. Można tak to podsumować. Co jeszcze możemy na temat tego wyroku powiedzieć, bo pojawiło się szereg różnych informacji. Wczoraj usłyszałem w telewizji kablowej Policję taką, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy musi być przeprowadzony konkurs. Ile jest w tym prawdy, ile jest nadmiernego, że tak powiem, takiego pędu informacyjnego? Tu rzeczywiście trzeba byłoby dokładnie przeanalizować poszczególne działania zarządu powiatu, co powinien w konkretnej sprawie w tym przypadku zrobić. Natomiast w mojej ocenie na tym etapie sprawy przede wszystkim w pierwszej kolejności już zresztą w dzisiejszym składam pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego informujące o tym fakcie, że postępowanie tak zwane prejudycjalne, czyli to, od którego zależy wynik tego drugiego postępowania, zostało prawomocnie zakończone. W tym przypadku sąd zresztą powinien, jakby kontakt teleinformatyczny pomiędzy sądami jest znakomity, pomiędzy sądami administracyjnymi, jestem przekonany. Czyli mamy ten nowoczesny tutaj już rzeczywiście. Ta informacja już została jakby, nie tak jak w komisji wyborczej, przekazana. No myślę, że tu idzie to zdecydowanie w prawie. I ta informacja już na pewno została przekazana. Ja jednak chciałbym jeszcze bardziej podkreślić i zakładam, że sąd z urzędu, bo ma taki obowiązek, podejmie zawieszone postępowanie oraz złożę też wniosek, żeby ten termin posiedzenia, na którym mam nadzieję zapadnie wyrok, który w mojej ocenie powinien być inny, jak tylko stwierdzający nieważność tej drugiej uchwały, odbędzie się stosunkowo szybko. Tak, trzeba powiedzieć tutaj naszym widzom, że ta druga uchwała jest skutkiem tej pierwszej. Tak, w związku z tym uchylenie tej pierwszej, troszeczkę może nie wszyscy to rozumieją, że jednocześnie nie uchyla się tej drugiej, ale tak to jest procedura sądowa. Formalnie co uchylenie, co stwierdzenie ważności, będzie wyrok, po którego uprawomocnieniu się rzeczywiście dojdzie do sytuacji, że szkoła przestanie mieć dyrektora. Kto wówczas będzie zarządzał tą jednostką? W mojej ocenie powinna być to osoba, która zostanie wyznaczona przez organ prowadzący, czyli osoba pełniąca obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia nowego dyrektora w konkursie, który powinien zostać niezwłocznie rozpisany. Trudno teraz oceniać, czy to będzie pierwszy kwartał, czy też może drugi kwartał przyszłego roku. Wszystko zależy od nie ukrywam, przede wszystkim od posiedzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kiedy zostanie wyznaczony, kiedy ewentualnie ten wyrok może zapaść, uprawomocnienia się tego orzeczenia, no i potem sprawności zarządu. No, trzeba przyznać, że sądy szybko uporały się z tą sprawą, bo łącznie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to zaledwie kilkanaście miesięcy. Zgadzam się. Rzeczywiście już przewidywałem, że to będzie okres dłuższy, nawet do 24 miesięcy. Tak myślałem, że to będą 2 lata oczekiwania, natomiast rzeczywiście okazuje się, że Izba Ogólnoadministracyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego te sprawy obrabia zdecydowanie szybciej niż Izba Finansowa. No to jest rzeczywiście zadowalające, tym bardziej, że to jest wyrok, na który wszyscy czekali.
Policach było bardzo duże napięcie związane z konfliktem w zespole szkół. No myślę, że konkurs rozstrzygnie te wszystkie wątpliwości i zostanie wybrana odpowiednia osoba na to stanowisko. A zarząd powiatu w międzyczasie będzie tak zarządzał szkołą, że konflikt zostanie wygaszony. Ufam, że tak będzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.